Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o skrętach w Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie. Na początek mamy list od pani Olgi, która pyta, jak skręcić w ulicę, na której jest buspas. Czy może wjechać na ten buspas, czy nie może? Co robić? No nie jest to takie proste i odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Niestety w różnych miejscach jest różnie. Do końca też nie wiemy, czy organizator ruchu wszystko to dokładnie przemyślał. Wykażemy to w dzisiejszym programie. Tak czy inaczej, patrzymy na konkretną organizację ruchu w danym miejscu, aczkolwiek dobrze byłoby się na moment na tym buspasie zaczepić, o ile można, bo tak płynniej wyjedziemy z ulic podporządkowanych. Nie musimy czekać na wolny pas, który no, zazwyczaj jest obciążony dużym ruchem, ten do powszechnego ruchu, tylko zaczepimy się na buspasie, na którym jednak tych pojazdów jeździ mniej, a później, no niezwłocznie, przystąpimy do zmiany pasa. Tak będzie płynniej, ale nie wszędzie tak się da. Pani Olga prosi, żeby wyjaśnić jej, jak skręcić z ulicy Fosza w Aleję Zygmunta Krasińskiego. Tak, no więc aktualnie, ponieważ ten buspas jakby zaczyna się nieco później, wjazd na prawy pas moim zdaniem jest absolutnie uprawniony i znacznie przyspiesza ewakuację ulicy Fosza. Więc proponujemy wjechać spokojnie na prawy pas, a potem niezwłocznie przystąpić do zmiany pasa na ten do powszechnego użytku. Tak tutaj aktualnie niewątpliwie można i tak będzie sprawniej. Skręt z ulicy Marszałka Fosza w Aleję Krasińskiego. Zielona strzałka, to o to nam chodzi. Zatrzymujemy się, przepuszczamy pieszych, rozglądamy się, czy nie ma busów, autobusów, motocykli i wjeżdżamy na prawy pas, proszę Państwa. No i przystępujemy od razu do zmiany. No i wszystko się powiodło. Wymaga to pewnej sprawności, wymaga to dużej uwagi. Na zielonym świetle sprawa jest prosta. Od razu wjeżdżamy na pas środkowy bądź lewy. Tylko prośba, żebyśmy wjeżdżali na te dwa wolne pasy, bo mamy przecież skrajny lewy również w dyspozycji. Jak widzimy, że na prawym pierwszy pojazd stanął, bo przepuszcza pieszych, pojedźmy szerokim łukiem na pas lewy. No dobrze, ale pani Olga chce teraz jechać w drugą stronę i pyta, jak skręcić prawidłowo z ulicy Krupniczej w Aleję Mickiewicza. I tu problem jest większy, ponieważ organizator ruchu napisał słowo bus, czy bus po angielsku, od razu praktycznie na wlocie z ulicy Krupniczej. No w związku z tym ja na ten napis się wjechać nie odważę, chociaż tak byłoby sprawniej. Myślę, że mógłby organizator ruchu poprawić tę organizację ruchu, bo nic by się nie stało, jakbyśmy się na chwilkę na tym buspasie zaczepili. Ale w aktualnej organizacji ruchu trzeba pojechać na pas środkowy bądź lewy, co wydłuża oczywiście korki na Krupniczej, no ale w tym momencie innej rady nie ma. No i pani Olga prosi jeszcze o wyjazd z Kochanowskiego. No tutaj wydaje mi się, że jest podobnie jak na Krupniczej. Tu już w ogóle ciągła linia na moment przerywana dla wyjazdu z bramy, także tutaj nie ma wątpliwości i tutaj organizator ruchu prosi od razu na pasy dla ruchu powszechnego, czyli środkowy i lewy. Wyjazd Kochanowskiego jest rzadkim wyjazdem, niewiele tu pojazdów myślę wyjeżdża, nie jest to chyba specjalnie szkodliwe. Tutaj tak to pozostawimy. Natomiast uważam, że ten wyjazd z Krupniczej powinien być czytelnie dopuszczony dla wszystkich kierujących na krótkim odcinku. Zobaczymy, pewnie wywiąże się jakaś dyskusja również z organizatorem ruchu. Zobaczymy, co w tej sprawie da się zrobić. A teraz stoimy na ulicy Czystej, tuż u wylotu ulicy Rejmonta. I tutaj bardzo często pytają się nas kierowcy, czy wyjeżdżając z ulicy Rejmonta mogą sobie ułatwić sprawę skręcając na buspas. Mogą? Mogą. Jakby uzupełnienie problemów pani Olgi, tutaj absolutnie z organizacji ruchu wynika, że można zaczepić się na tym pasie autobusowym na krótką chwilę, ale jednak. No i potem niezwłocznie przystąpić do zmiany pasa ruchu i pojedziemy dalej już zmniejszając korki na ulicy Rejmonta. Ten wyjazd po prostu jest bardziej płynny, ale wjechawszy na prawy pas, oczywiście pamiętamy, od razu musimy przystąpić do zmiany pasa. I teraz pytanie, mogę na autobusowy pas, czy nie mogę? Mogę, proszę Państwa, tu mogę. To znacznie przyspieszy ten skręt, prawda? Ale natychmiast muszę myśleć o zmianie pasa. O, w ten sposób. Mam nadzieję też, że inni kierowcy, widząc tę moją aktywność, zdejmą nogę z gazu i pozwolą mi to zrobić.
Wróćmy jeszcze na moment do listu od pani Olgi, ponieważ pani Olga pyta jeszcze, jak wyjechać z ulicy Zamkowej w Konopnickiej, czyli znowu problem z buspasem. Tam ewidentnie organizator ruchu prosi o wjazd na ten jakby do powszechnego użytku na chwilę przeznaczony buspas. Inaczej się nie da. Inaczej organizacja ruchu nas nie puści i potem zmieniamy pas ruchu. Także tam jest sprawa najbardziej oczywista, najbardziej czysta. Nie próbujmy inaczej. Tam inaczej po prostu nie można. No i musimy tutaj wjechać, proszę państwa, na pas autobusowy. Znaczy w tym momencie nie jest autobusowy, prawda? Tu innej możliwości nie ma. To jest proste. No i w momencie, jak widzimy strzałki naprowadzające, przystępujemy do zmiany pasa ruchu zawczasu, kierunkowskazy. Tutaj zawsze moja uwaga będzie taka, pracujmy odpowiednio kierunkowskazami i pedałem przyspieszenia i zmienimy pas 100 na 100, jak będziemy jechać czytelnie, wyraziście, no chyba, że trafimy na kierowców, którzy nie chcą współpracować, tylko przeszkadzać. No ale miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie. Czyli reasumując, kiedy możemy znaleźć się na buspasie? Tylko wtedy, jeżeli nie wjedziemy na napis bus, jeżeli nie przekroczymy oznakowania pionowego, znak F10, znak uzupełniający, pokazujący dla kogo już ten pas od tego momentu jest na pewno. Krótko mówiąc, tylko na zasadzie wjazdu celem zmiany pasa ruchu, bo łatwiej jest jadąc, mając już pewną prędkość, zmienić pas ruchu, niż wyjeżdżając podporządkowanej, zazwyczaj wcześniej stanąwszy ze względu na korki, na duże natężenie ruchu, pozbierać się i wjechać na te inne pasy. Więc dopuszczamy to tylko tam, gdzie organizator ruchu tego wyraźnie nie zabronił i tylko na krótką chwilę. Płynność ruchu owszem, ale przede wszystkim pamiętamy o tym, że to są pasy dla komunikacji zbiorowej, że nie możemy ich blokować. Priorytet komunikacji zbiorowej to podstawa. Teraz kolejna sprawa. Pojedziemy alejami Trzech Wieszczów i zobaczmy, jak przebiegają pasy autobusowe, bo często państwo o to pytacie, na którym odcinku można, na którym nie można, kiedy można do skrętu wreszcie zjechać na ten prawy pas. No to powiedzmy o tym. Jestem teraz na skrzyżowaniu z ulicą Mazowiecką, Krowoderską i chcąc na przykład jechać w Kazimierza Wielkiego, no na razie, mimo przerywanej linii, mam tutaj bus i taksi, no ale widząc już ten znak wskazujący na możliwość skrętu w prawo, myślę, że w tym momencie spokojnie możemy zjechać już na prawy pas i tak jak ten Opel przed nami skręcić w prawo w Kazimierza. Teraz kolejny skręt w Lenartowicza. No i stąd już oczywiście ustawieni na prawym pasie skręcimy w Lenartowicza. Nigdy nie próbujmy pojechać ze środkowego pasa. Widziałem już takie sytuacje, kiedy kierowcy próbowali ze środkowego pasa. Nie, proszę państwa, tak nigdy nie będzie. Zawsze będzie dopuszczony prawy pas do skrętu w prawo, a nie środkowy. Przecież wjedziemy pod jadącą na wprost taksówkę, choćby. Autobus może zobaczymy, a taksówka będzie niższa, może jej nie dojrzymy. Przecież zawsze w prawo. No właśnie, popatrzcie państwo, mamy przykład. No co robi ten kierowca z Będzina? No z Będzina też musi sobie poradzić w takim ruchu. No przecież tu już w ogóle nie zmieni pasa, bo tu jest ciągła linia. No przecież to wcześniej trzeba zrobić. No i teraz bardzo dziękuję. Nie ma za co dziękować, trzeba myśleć. Myśleć. Na drodze musimy myśleć. Zawsze, proszę państwa, prawy pas będzie do prawo skrętu w takiej sytuacji. A teraz popatrzcie państwo, obok Parku Krakowskiego już tutaj możemy zmienić pas na prawy. Myśmy tutaj kiedyś właśnie powiększyli tę możliwość wcześniejszego skręcenia na prawy pas, żeby pojechać w prawo, żeby nie tworzyć sztucznych korków na alejach. No a teraz jesteśmy pod AGH, tutaj ciągła linia, więc zmienić nie możemy. Bus na prawym pasie i te inne uprawnione pojazdy, natomiast nie Renault Megane, absolutnie. Ciągła, jeszcze nie. I dopiero teraz będziemy mogli zmienić na prawy pas i skręcić w prawo. Ale nie prześpijmy tego momentu, bo inaczej już nie skręcimy. Musimy pojechać prosto. I minęliśmy Rejmonta. Zbliżamy się do kolejnych wlotów z prawej strony. Jedziemy do skrzyżowania z Aleją 3 Maja i Fosza, bo to z jednego pnia te dwie ulice będą wzdłuż Błoń się pojawiały. Tutaj jeszcze nie można, widzicie państwo, bus i taksi na jezdni. Ale tu już można, prawda? Czyli mniej więcej w tym miejscu zmieniamy na prawy pas przed Muzeum Narodowym, najdalej na wysokości Muzeum Narodowego i wtedy pojedziemy albo 3 Maja prawą stroną Błoń, albo Fosza lewą stroną Błoń.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.